Cześć wszystkim! Znowu Pon 7, ściąg tyranii. Dobra, fansujmy Janusza, ponieważ nie masz czemu by nie. Okej, okay. Mogę jeszcze zwiększyć stanowczość. Więc mu zwiększę stanowczość, bo chcę mieć więcej wiedzy. Na chwilę, czy to również zwiększa moją przebiegłość? Niestety nie. Okej, okay, będę musiał się w takim razie zastanowić jeszcze nad chyżością, bo przebiegłość również chcę mieć fajną. Okej, dobra. Czy to zwiększy moją kontrolę zimna? Tak. Dobra. Napisz. I dobra. 9 punktów magii, więc jeszcze jeden punkt w magię dodam. I chyba będę mógł się zastanowić nad innym drzewkiem. Chociaż za bardzo inne drzewka mnie tak nie interesują. Potęga to ciosy mieczem. Obrona nie potrzebuje przywództwa, jakieś badziewne premie dawają, typu dodatkowy przedmiot. Okej, okay, ale dobra, to się zastanowię później. Okay, mogę nasycenie żywiołami dać, ale tak naprawdę często nie atakuję. Mistrzostwo magiczne laski też również nie brzmi fajnie, ponieważ 3% szansy na 2 razy atakiem. Laski mają badziewne obrażenia. Ataku z ukrycia, mech, mistrz osłony, to mogę ewentualnie wziąć. Daje fizyczną osłonę do tarczy. Ok, czyli jeszcze nie mam tego? Myślałem, że mam. Tak, mam póki co tylko obrażenie, odporność na elektryczność, zimno i ogień. Zdecydowanie w takim razie również chcę. Pancerz plus 4 nacięte, miażdżone i kłute, krytyczną. Odbicie zaklęcia plus 50%, odbicie trafienia zaklęcia. Okej. Okay. Co to było? Magiczny ładunek. Wszystkie umiejętności magiczne plus 15 przez 20 sekund. Mech. Dobra, bierzemy mistrz osłony. Okej, okay, to również jest ciekawe, ale ewentualnie później to weźmiemy. Dobra, mistrz osłony. A na końcu weźmiemy ten wzmocniony chaos, czyli... poza fajnymi obrażeniami, nasz chaotyczny wybuch również będzie miał szansę na dużo różnych rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Co my tutaj mamy? Artefakty nieustraszone. Tak. Pokonałeś potężnego przeciwnika. Wysłyszałeś się w potężny artefakt? Okej, okay, dobra. Ciekawe, czy ten rozgłos mija jakoś z czasem. Ciekawe, co on właściwie daje. Zwiększa... Tutaj mam wyraźny opis, że obrażenia wzrastają dzięki rozgłosowi. A z grobołukiem na przykład? Efekt ulega wzmocnieniu dzięki rozgłosowi grobołuku. Okej. Okay. Jasne, fajnie. Dobra, więc to daje reputację, a raczej rozgłos z przedmiotów. Dobra, zobaczmy jeszcze ekwipunek. Czy mamy... tak, możemy wyjąć parę potek z... tak, z plecaka i porozdawać komuś. Ty masz dwie... Dobra, Dylantry też sobie złapie jakąś. Okej. Okay. Dobra. W sumie Janusz niech też złapie parę. Okej, okay, dobra. Większych na razie nie potrzebuję. To jeszcze przejrzę się, czy czasem nie ominąłem jakiegoś trupa. Wygląda na to, że nie. No dobra, no to w drogę. Do kamiennej strażnicy. W drogę. Trzymano list, nadawca, stanowicielka Myotis. Okej, okay, zobaczmy, co ona nam opisała. Prosiliśmy ją ładnie o coś.
O coś w ramach, wiesz, tak, opisałeś mi chyba, co się wydarzyło podczas tak, zajęcia wieży pierwszej. Zobaczymy, co nam na to odpowiedziała. Janusz Tracz. Pamiętasz jeszcze swoje szkolenie pod ogień Blednera Marka? Ja swoje pamiętam. Zabawne, dzieli nas niemal stulecie, ale dla Bledena Marka wszyscy jesteśmy dziećmi. Jako najstarszy z dzieci sądu sporo już w życiu widziałam. Na szczęście dla mnie wszyscy uważają, że jestem już stara, niegroźna i można mnie spokojnie zamknąć w archiwach. Gdyby Tunonowi chciało się przyjrzeć bliżej mojej osobie, z pewnością zwróciłby uwagę, że na starość się rozleniwiłam. Swoją obecną pozycję zawdzięczam po części temu, że nigdy się nie wychylałam. Ty natomiast zdajesz się robić coś wprost przeciwnego. W przeciwnym sensie nie masz na to wpływu. Spotkał cię zaszczyt ogłoszenia dyktu hegemona i to dwukrotnie. Odmowa oznaczałaby śmierć, natomiast zgoda sprawiła, że znalazłeś się na ustach wszystkich. Najpotężniejszą bronią hegemona nie jest edykt, lecz umiejętność wręczania nam sznura, na którym powiesimy się sami. Pamiętaj o tym zawsze. W swoim liście zawarłeś wiele pytań, na których z nich chcesz uzyskać odpowiedź przede wszystkim. Doprecyzuj swoją ciekawość, a ja odpowiem ci najlepiej, jak potrafię. Stanowicielka Myotis. Okej. Zapytaj o naturę edyktów, czy zapytaj o wieżę. Wieżę. Wieże to jest coś, co niby bardziej nas dotyczy, ale edykty chyba wydawają mi się bardziej ciekawe w tym momencie. Tak. Obie rzeczy są jakoś powiązane ze sobą, ponieważ anulowanie edyktu aktywowało wieżę. Więc może zapytajmy się najpierw o edykty. Droga Myotis, dziękuję, że zechciałaś mi pomóc. Mam więcej pytań niż inkaustów w kałamarzu, ale zacznijmy od edyktów hegemona. Żyłem pod władzą edyktów, ogłaszałem je i znosiłem je, co czyni mnie znacznie bardziej biegłym w tej materii od przeciętnego człowieka, ale wciąż wiem bardzo niewiele. Janusz Tracz. Okej? Okay? Dobra. No reason to tarry. Czekamy 24 godziny. Umierające podniebne ostrze. Ty na nas to sprowadziłeś. Ty! Nie doceniliśmy sił hegemona. Ty też ich nie doceniasz. Nie mogę się już doczekać, kiedy pomogę im zdeptać resztę z was. Mam nadzieję, że upuszczą ci krew. Warczy jej oczy obracają się do tyłu, kiedy opuszczają duch. Okej. Okay. Bye bye. Tak, rozumiem, że tutaj jest przejście przez burzę. Zaraz spojrzymy na to. Okej, nowa tarcza jakaś. Barik, co z tą tarczą? Porównaj. Plus do parowania, minus do uników. Okej. Użyjmy to jako drugą broń. Tak, jako drugą broń stawiłem tą włócznię, którą wcześniej używałem. Gdyby Barikowi brakowało zasięgu, to zawsze może użyć tej włóczni, ona ma całkiem spory zasięg. Więc będzie sobie leżeć w drugim slocie. Okej? Okej, ktoś tu się bije. Spiżowi biją się z niezłomnymi. No to ruszamy na pomoc. Okej? Stawcie się. Okej. Janusz, Janusz, możesz... Że ustaw się tutaj. Chociaż miał ładną pole rażenia do tego. Okej, idealnie. Dobra. Okej, ten się usunął. Ale ładnie przestraszyliśmy ich. Okej. Tego chyba już nie sięgnie, ale i tak będzie nieźle. Okej, Lantry sobie czaruje jakoś, więc może zostawmy go. Po co ty rzucasz więź z Lantrym? Nie rozumiem cię. Okej, ale dobra. Tak, Barik rzucił honorowy więź na Lantry'ego. Nie było to najsprytniejsze moim zdaniem. Okej, dobra.
Przyjmę wybuchu. Świetnie. Tak, ona wpadła w szał, ponieważ kogoś zabiła. Pomożemy jej. Okej, ładnie zamrożenie. Okej. Musimy jeszcze kogoś sparaliżować, ale nie zdążyłem. Dobra. Dziękuję za pomoc, stanowicielu. Żołnierz salutuje ci. Co się tu dzieje? Zostaliśmy odcięci od naszej porucznik Rumalny. Powiedziała, że spróbuje zabezpieczyć most, zanim oni obmyślą sposób na przedarcie się przez wichrowy mur. Spoglądając za siebie, maszcząc zbrój, niezłomni nie spoczną, nim nie wypchną naszych wojsk z kamiennej strażnicy. Muszą wiedzieć, że jesteśmy bliscy przełamania magii hegemona. Zatem wracamy do walki. Grobowe aż nas chroni. Tak. Ok, dobra, co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Tutaj... Lekkie buty spiżowe. Ciężki pancerz. Meh. Okej, oni są trochę ranni, ale tylko po jednej ranie. Tak, wszystkie umiejętności minus 5, maksymalne zdrowie. Dobra, dadzą sobie radę. Przynajmniej dopóki bardziej się nie poranią, to ich zostawimy. Okej, ta pani, która zmarła, coś zostawiła ze sobą. Okład z czerwonego mchu, mech. Mech. Okej, więcej niezłomnych. Okej, to przygotujmy się. Wykryto pułapkę. Sieć tutaj. Cofnijcie się może. Ha, świetnie, sami aktywowali pułapkę. Gratulacje. Dobra. No, ładny początek. Okej, to mi się jeszcze nie odnowiło. Reszta zaklęć pewnie też mi się nie odnowiła. Tak, one mają długi czas odnawiania. Bij się, Barik. Proszę cię. Coś ty powiedziała, Zrodka? Tak, coś... Wyciągnę ci czaszkę przez tyłek. Okej, okay, spoko. Doceniam twoją inwencję twórczą. Naprawdę na wojnie się przydaje. Bardzo. Odstąpienie przez Rodsa to nie jest najsprytniejszy pomysł. Ja tylko mówię. Wow. Okej, czy ja wrzuciłem to przedłużenie? Petryfikacja przez 17 sekund, tak. Wrzuciłem ten glif przedłużenia na petryfikację i teraz ona petryfikuje na naprawdę długo. Widzieliście, ta niezłomna, spetryfikowana po prostu stała i stała i stała. Okej, tam jest coś do zrobienia. Co się temu przyjrzymy. Ale najpierw łupimy tutaj. Okej, ciężki hełm spiżowy. Właśnie mam sporo mikstur jakiejś kamiennej skóry i tak dalej. Myślę, że powinienem to porozdawać zamiast tych głupot. Okej, to są te mikstury ochrony. Z tobie się przynajmniej jedna przyda. Komu się może przydać niewidzialność jeszcze? Bo miałem chyba jakąś miksturę niewidzialności, tak. Że Lantry niech weźmie jeszcze ochronę. Okej, okay, pancerz plus 4 to może się również przydać. Zwrotka może wziąć to na niewidzialność. Okej. Okay. Dobra. Wygląda okej. Okay. Janos. Rumalna. Nie pozwólcie tym psom przejść przez most. Jeżeli niezłomni dostaną się do kamiennej strażnicy przed nami, każę was wszystkich co do jednego wychłostać do krwi na oczach generała. Żelazna gwardzistka Rumalna krzywi się i pociera gardło zdarte od przekrzykiwania ryku burzy. Nie stanę przed Aszem, jeśli nie zdobędziemy kamiennej strażnicy.
To samo dotyczy wszystkich moich ludzi. Nie wrócimy do żelaznego domostwa, nie ujrzywszy naszych domów, dopóki nie wykonamy zadania. Uderzać na te gadające u górę żelastwa nie zdoła powstrzymać żołnierzy krzepy przed odbiciem naszej stolicy. Okej, zdrać sojusz. Nie, nie zamierzam zdradzać sojuszu. Ja sobie tu muszę pomnieć, że niezłomnym, że krzepa należy do Kyrosa. To im się pewnie nie spodoba. Okej. Rzadko widuje się zwiadowców wydając swoich rozkazy innym żołnierzom. Ha, masz słuszność, a dlaczego miałbym zdradzać swój prawdziwy stopień sługusowi hegemona? Okej. A, to Janos. Tak, spotkaliśmy go już. Tak nas... poubliżał pierwszy raz, jak znaleźliśmy się w krzepie. Tak, siedział na muru, nie mogliśmy go dostać, poubliżał nam i sobie poszedł. Okej. Jestem tu, by przypomnieć niezłomnym, że krzepa należy do Kyrosa. Za hegemona i za Asha! Dobrze widzieć sojusznika. Przygrupujemy się na drugim krańcu mostu. Zrób porządek z niezłomnymi i dołącz do nas. Co? Ej! Chciałem, że razem ich pozabijamy. Jak się nie robi. Okej, dobra, Barik, podejdź tutaj bliżej. Się troszkę cofnę. Nie wiem, gdzie ty chcesz to czarować, ale ja wolę się upewnić, że czarujesz to w dobrym miejscu. Okej, dobra. Znowu miejsc zaklęcia. Jeszcze się nie odnowiły. Okej, ale spoko. Zaraz na to zaradzimy. Okej, tych możemy przewrócić. Ona tutaj podeszła, to wrzucimy ładnie kulę ognia na całą trójkę. Świetnie. Okej. Chyba będziemy musieli rzucić coś ochronnego. Na część. Okej, najpierw wrzućmy tą tarczę na zwrotkę. Barik też obrywa. Okej, dobra. Tutaj wybuchniemy sobie. Okej, ładnie. Okej, to ładnie ich przetrzebi. Puf. Świetnie. Okej, powalili nas, ale... ale bez problemu. Teraz staniemy. Okej, zwrotkę, uważaj z tymi odstąpieniami. Okej, reszta zaklęć. Zostawmy się tutaj jakoś... Okej, dobra, nie chciałem wejść w zasięg zwarcia, ale... Okej, świetnie. Dobra, na razie sobie chyba dał radę. Spróbuję tego gościa przewrócić. Świetnie. Teraz możemy odsunąć się trochę. I przywamy im kulę ognia. Świetnie. Dobra. Tutaj możemy zasadzić. Chociaż nie, może ukierunkowano siłę najpierw. Okay, ładnie. Jednego możemy ogłuszyć. Ty nie rzucasz za dużo czary, co? Wyrzućcie się na niego. Okej, ładnie, możemy go jeszcze oszołomić. Okej, świetnie. Bo nie dostaliśmy dodatkowych zranień, nie. Okej, dobra, tyle jeżeli chodzi o Janosa. Czy miał coś ciekawego? Nie, tylko zniszczono zbroję. Okej, szkoda, myślałem, że coś ciekawszego się z nim zrobi, ale... dobra. Kamienna Strażnica była niegdyś dumną i płonącą budową, teraz jest zaledwie cieniem swojej dawnej chwały. Okej.
Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj możemy zrobić. Zejdź po skalistym zboczu. Okej, to później sobie zrobimy. Widziałem parę zwłok tam na dole, ale później je zbadamy. Już tutaj mamy tylko jedną zbroję. Na to, że trzeba będzie zejść prędzej czy później na dół. Zbroja żelaznego piechura. Ciężka. Czemu nie dają fajnych, lekkich pancerzy dla zwrotki? Ładna, ładna. Nie jest legendarna, ale ładna. Tak mi nikt z mojej drużyny nie może tego użyć. Szkoda. Okej, Spory są. dobra. Kolejny powód, żeby zejść na dół. Spiżowy sztylet. To jest sztylet do rzucania? Nie, to jest jednoręczny. Okej, damy może Lantrymu. I amulet oczyszczenia, niewrażliwość na zatrucie. Okej. Brzmi spoko. Komu to chcemy dać? Dobra, obrony. Obrona woli, obrona wytrzymałości. Masz pewnie dobrą obronę wytrzymałości, tak? Więc nie potrzebujesz takich rzeczy. Kto ma najmniejszą? Może dajmy to w takim razie zwrotce, ona ma dosyć małą. Żywotność plus 1, parowanie plus 10. Okej, Lantry też ma mało. To dobra. Ty dostaniesz. Rumalana. Co tu się dzieje? Doceniam twoją pomoc, ale wciąż mamy do pokonania burzę rdzy. Nasi żołnierze nie zdołają się przedrzeć, dopóki ta wichura nie skończy się raz na zawsze. Powiedziano mi, że ten artefakt może otworzyć ścieżkę w burzy. To? Wygląda jak zwykła brosza do peleryny, ale tutejsze wiatry nie oszczędziły moich oczu. Ale jeśli dzięki temu przejdziemy przez burzę i zdobędziemy kamienną strażnicę, nie zamierzam kwestionować woli hegemona. Prowadź, stanowicielu. Okej, dobra. Może najpierw zejdźmy na dół i pozbierajmy te wszystkie rzeczy. A później. Wygląda na to, że droga przez wichurem jest tam na wprost. Okej. Czy tutaj mamy? Nie. Już zobaczmy. Okej. Więcej niezłomnych. Okej, powalenie, tak. Na to, że go powalił ten zaklinacz. Okej, petryfikacja. Długo trwała. Dobra, powalmy go jeszcze może? Możemy go powalić? Nie, ty już zużyłeś. Okej, dobra. Tam ruszmy go, zanim coś porobi. Okej, dobra. Dajemy tarczę jeszcze zwrotce. Świetnie. Okej, tu jest jakieś przejście. Czy ono gdzieś prowadzi? Wygląda na to, że nie. Dobra. Chcę zebrać te zwłoki. Proszę. Coś nie mogę na nie kliknąć. Mają dziwny hitbox. Obraz zniszczona zbroja. I tarcza niezłomnych. O, Barik. Może to cię zainteresuje, co? Okej. Mniej parowania. A dobre uniki. Chyba nie jest aż tak dobra. Jak to co... niż resztę rzeczy, które mamy. Okej, to zostawmy na razie. To co mamy? Zamknięta skrzynka. Kopyto tytana. Zobaczmy. Ciekawe rzeczy znajdujemy teraz w grze. Żelazny wielki topór.
Dobra, czy ten jest dwuręczny? Nie, jednoręczny. Okej, to może być upgrade nawet w takim razie dla Barika. Okej, duże większe obrażenie na sekundę. Większe przebicie pancerza, ale mniejsza celność. Moc plus 2. Przerwanie średnie. Przy trafieniu krytycznym bronią. Porażenie. Okej. To może lepiej to damy w takim razie... zwrotce nie. No ma już całkiem dobry zestaw. Rozszczenie przy zabiciu przeciwnika. To jest spoko. Okej, tobie możemy dać... Tobie możemy dać ten sztylet. Okej, może tobie będziemy musieli też również zmienić broń miotaną. Nie zauważyłem. Mamy jakieś coś do rzucania? Mamy tylko te sztylety jednoręczne. Dobra, mamy spiżowy oszczep. Chyba nie za bardzo, co? Okej, to daje kontrolę życia, więc zostawmy mu w takim razie. Ewentualnie może będę mu po prostu zaklinał ten sztylet. Okej, to daje mu sigil życia. Nie, a okej, tylko zwiększa kontrolę, dobra. Ewentualnie spróbuję może później ulepszyć to w kuźni. A na razie zostawię mu. Dam mu tylko ten sztylet na drugą broń. Dobra. Co do ciebie? Ta, moc plus 2. Okej, brzmi spoko. To weź sobie to. A to schowamy. No i dobra. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Okej, trzeba będzie tutaj zejść. Okej, zaraz się tym zajmiemy. Tam. Ramulana, tak, tam jest wyjście w burzę, w tamtą stronę. Po kolei. Wykryto pułapkę. Gdzie wykryto pułapkę? Gdzieś tutaj. Tutaj, okej, dobra, rozbrójmy to. Świetnie. Co my tutaj mamy? Wow, kolejny knikieć tytana. Gro, naprawdę, dajesz mi dużo? Nagle dajesz mi dużo fajnych przedmiotów. Okej, ma tylko moc plus 1. Ma większe obrażenia na sekundę, ale mniejsze przebicie pancerza. Poza tym nie ma porażenia, więc chyba sobie zostawię. Tak, szkoda, że nie mam więcej członków drużyny, którzy mogliby używać te wszystkie fajne przedmioty, które nagle teraz znalazłem. Poza otaczająca niegdyś kamienną strażnicę jest już dawno podała się wpływowi warunków. Zostały z niej tylko oczka stojącej wody i wilgotny piach. Okej, co my tutaj mamy? Ciekawego. Zawilgocony raport z misji. Ten raport z misji wzgardzonych pochodzi z roku 430 przed PR. Raport jest sporządzony bardzo starannie i czytelnie, za wyjątkiem jednej pozycji. Opisuje ona wieczorny patrol, podczas którego żołnierz był świadkiem spotkania karmazynowej włóczni z oficerem wojsk Krzepy. Ten, kto zapisał tę informację w dzienniku, zapewne zamierzał przekazać ją dowództwu, ale poległ w bitwie. Okej, na kogo to jest... dowód. Siłą wzgardzonych brakowało kompetencji.
chyba był dowód na głosy Nerata, co? Okej, dobra. Idziemy dalej. Okay, tu jest jeszcze wyjście na mur. Więc szybko jeszcze chyba sprawdzę. Tak, tutaj jest jeszcze parę skrzynek. Okej. Okay. Co tutaj możemy zrobić? Wyschnięta studnia. Użyj siły, aby obrócić koło i wyciągnąć wiatra. Co nam to dało? Nie wiem. A, 200 pierścieni. Okej, okay, spoko. Na pewno się przydadzą. I jeszcze ta skrzynka. Mikstura bariery żywiołów. Dobra, dajmy komukolwiek i idziemy. Dobra, wszyscy czekają na mnie. Więc spróbujmy użyć. Insygnii niezłomności. Unieś insygnii niezłomności w stronę burzy. Wow! Chyba się udało, co? Wichrowy mur rozchyla się, kiedy unosisz insygnię niezłomności. Pyły odłamki wirują wokół stożkowej pustki rozpościerającej się przed tobą. Tworzy ona tunel zdatnym do oddychania powietrzem. Klejnot na insygniach zaczyna lśnić jasnym blaskiem, jakby ożywiony rozstępującymi się wiatrami. Przemysł był wcześniej uśpiony, ale teraz obudził się pełen nowego potencjału, czekającego, aż go użyjesz. Okej. Okay. Ta, okej, okay, czyli to jest nowy legendarny przedmiot. Stanowczość plus 3. Świetnie. Zwiększa stanowczość pobliskich sojuszników i odporność na powalenie i odepchnięcia. Efekt ulega wzmocnieniu dzięki rozgłosowi insygniów niezłomności. Stanowczość zwiększa mi... zwiększa mi wiedzę. Kontrolę zimna. Więc nigdy za mało stanowczości. Dobra, co chcę wyrzucić w takim razie? Chyżość? Czy przebiegłość? Chyżość. Chyżość co mi dawała? Trochę przebiegłości mi to spadnie. Jak często można użyć zdolności? Skracając czas potrzebny na ochłonięcie. Okej, okay, a przebiegłość plus 10. W takim razie chyżość jest chyba lepsza niż przebiegłość. To sobie zatrzymam, gdyby mi brakowało po prostu. Okej. Okay. Zdolność niezłomny bastion. Okej, okay, jeszcze raz. Co nam to dawało, niezłomny bastion? Zwiększa stanowczość polskich sojuszników i odporność na powalenie i odepchnięcie. Efekt ulega wzmocnieniu dzięki rozgłosowi insygniów. Okej. Okay. Dobra, to mi zwiększyło wiedzę do 109. Okej, okay, spoko. Fajnie. Już blisko jestem w takim razie 110, więc pewnie znowu będę mógł coś pogrzebać w zaklęciach. Będę miał 110. Pytanie, czy to jest zdolność aktywowana? Tak. Raz przed odpoczynkiem. Stanowczość plus 2, odporność, obrona przeciwko powaleniu. Okej, okay, dobra. Brzmi spoko. Dobra, no to spróbujmy chyba przejść. Zobaczymy, co się wydarzy. Remains open behind us.
making way for friend or foe alike. Sentinel Stand has never been more exposed. Świetnie. No to w następnym odcinku korzystamy to, że kamienna strażnica jest wrażliwa na atak. Pozbędziemy się władcy krzepy. Znaczy mam nadzieję. Może to zająć trochę dłużej czasu. No i tym samym zapewne cofniemy edykt burz i kamienia. Więc to będzie już nasz drugi anulowany edykt. Może coś ciekawego się przy tym wydarzy. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!